Mercedesy z logo AMG. I opowiadałem już, co kryje się za tym logo. Ale w tamtym odcinku była historia powstania tej marki. No a teraz czas pogadać o charakterze, jaki kryje się za logo AMG. Bo wielu twierdzi, że kiedy AMG weszło pod skrzydła Mercedesa, to już to nie jest to samo. Że niby stracili charakter. Więc dzisiaj chciałem sprawdzić, czy faktycznie Mercedes odebrał szaleństwo AMG. Czyli odebrał mu charakteru, jak to niektórzy mówią. Więc zanim przejdziemy do tak zwanej teraźniejszości, czyli do czasów, kiedy Mercedes przejął AMG, to najpierw zobaczymy, jak to kiedyś było z AMG. O pierwszym wielkim projekcie AMG już mówiłem, czyli czerwonym prosiaczku, czyli o luksusowym Mercedesie, który po przeróbkach AMG stał się torowym wojownikiem. Więc wracając do tamtych czasów, czyli do czasów, kiedy AMG było niezależne, czyli byli tak zwanym zakładem tuningowym, to w AMG pomyśleli tak. Skoro włożenie wielkiego silnika do wielkiej limuzyny się udało, to musimy zrobić to samo z mniejszym modelem. Więc AMG do dawnej E-klasy włożyło 6-litrowe V8 o mocy 385 koni oraz momencie obrotowym 566 Nm. I dzięki temu to auto nie tylko błyskawicznie wyrywało ze skrzyżowania, ale robiło coś, co było zarezerwowane dla samochodów sportowych. To były lata 80. i rozpędzanie się do 300 km na godzinę było zarezerwowane tylko dla takich pojazdów jak Ferrari czy Lamborghini. A tutaj nagle taki Mercedes, który mógł być coupé, sedanem czy kombi, mógł jechać 300 km na godzinę. I model ten nazwali Hammer, czyli młot, co idealnie pasowało do charakteru AMG, czyli siła razy gwałt. Takie właśnie było myślenie AMG, czyli silnik musiał być masny, czyli musiał dominować. I na przykład w takim modelu 190 silnik R6 rozwielcili z 2,6 do 3,2 litra pojemności, aby było właśnie masno i nazwali go Baby Hammer. Więc zanim Mercedes przejął AMG, to AMG to był właśnie taki hammer, czyli taki silny młot. No dobra, więc skoro mamy to wyjaśnione, to teraz czas zobaczyć, jak jest dziś. Czekaj. Bo zanim przejdziemy dalej, to moment, na który pewnie czekasz w tym programie. Widzisz, to nie jest Mercedes, ale japońskie auto. Ale także ma logo AMG. Więc o co tutaj chodzi? No i teraz wchodzi twój ulubiony moment. To będzie właśnie w innym odcinku. Pierwszy model AMG, który powstał już w firmie Mercedesa, to było C36 AMG. Auto, które owszem jak na swoje czasy było szybkie, bo wtedy najmocniejszy model C-klasy to było 193-konne C230 kompresor albo C280. No ale ten AMG miał prawie 100 koni więcej, bo 280. To było sporo, ale w tym modelu nie było tego hamera, czyli tak zwanej przesady. Ale już w 1998 roku AMG się poprawiło i do C-klasy włożyli V8. Tutaj już było widać ten typowy charakter AMG. I w tym odcinku nie będę gadał o każdym modelu AMG, ale pokażę Ci te, co mają ten charakter dawnych AMG, czyli taki młot. No i na pewno takim młotem był ten model, czyli Mercedes-Benz CLK GTR. Który zbudowany został przez AMG, aby Mercedes mógł się ścigać w serii Gran Turismo. Więc z tego też powodu musiało powstać kilka takich drogowych modeli. Który miał silnik V12 o absurdalnie wielkiej pojemności, czyli było tam 7 litrów i to właśnie było to całe AMG, czyli ich szaleństwo. No ale oni chcieli więcej szaleństwa. No bo CLK GTR to był mega egzotyk i przez to mało kto mógł doświadczyć tego szaleństwa, więc w AMG pomyśleli. Helmut, a może byśmy tak ten ogromny silnik wsadzili do takiego normalnego auta? Co? Jak pomyśleli, tak zrobili. I tak powstał model SL, który miał silnik V12 o pojemności 7 litrów oraz mocy 496 koni. No ale to było mało i była także wersja 7.2 o mocy 510 koni, a nawet 7.3, który miał już 525 koni. I choć to także były drogie zabawki, ale te auta były dostępne dla szerokiego grona klientów.
Jednak to nie koniec historii tych silników, bo jest jeszcze jeden temat, który dodaje tutaj pikanterii, czyli jeszcze więcej charakteru do AMG. Widzisz, te ogromne silniki powędrowały napędzać istne dzieło sztuki, czyli tutaj. Tymi silnikami AMG zainteresował się Horacio Pagani i V12 AMG napędza jego niesamowite modele Zondy. Okej, to w sumie także były takie egzotyki, więc zejdźmy trochę niżej do bardziej cywilnych modeli. I na pewno takim młotem było dołożenie kompresora do silnika V8. Dokładnie to silnik V8 zwany M113 dostał kompresor, przez co E-klasa zachowywała się jak szatan, który przez przypadek znalazł się w kościele. Jednak z drugiej strony dla AMG to znowu było za mało, bo E-klasa to popularne auto, więc aby pokazać prawdziwe możliwości tego silnika, to kiedy Mercedes odniósł zwycięstwo w serii DTM, to aby uhonorować to zwycięstwo, to przygotowali specjalny model CLK DTM AMG, gdzie było prawie 600 koni. No ale stwierdzili, że z tego silnika V8 o pojemności 5,4 litra da się wycisnąć więcej. I kiedy wraz z McLarenem pracowali nad tym modelem SLR, to tak zmodyfikowali ten silnik, że miał 626 koni, a w wersji SLR 722 było to już 650. Więc jak widzisz, AMG po przejęciu przez Mercedesa nie stracili swojego charakteru, bo dalej kręciła ich ogromna moc oraz ogromne silniki. No ale kręciło ich coś jeszcze. Mercedes SLK to samochód, który, no nie czarujmy się, jest jak damska torebka, czyli ładny, zgrabny, taki miękki i nawet włożenie 6-cylindrowego silnika zmodyfikowanego przez AMG nie zmieniło jego charakteru. Więc kiedy pojawił się następca modelu SLK, to chłopaki z AMG stwierdzili, że jest tylko jeden sposób, aby zmienić jego charakter. Trzeba tam zapakować ogromny silnik. No i do tej damskiej torebki wrzucili silnik V8. Tym samym dalej to była damska torebka, ale w której zamiast pomadki i błyszczyka były szerszenie. Więc AMG nie tylko zmieniał silniki, ale oni zmieniali charakter całego samochodu. I tutaj masz kolejny przykład. To jest Mercedes klasy R, czyli auto, które nie wiedziało dla kogo ma być. Bo dla statystycznej rodziny było za drogie, znowu biznesmenowi nie wypadało się pokazywać w minivanie. Auto, które nie miało sensu. Więc skoro to auto nie ma sensu, to w AMG pomyśleli, że zrobią go jeszcze bardziej bez sensu. Więc wpakowali pod maskę V8 o mocy 510 koni. Tym samym zmienili jego charakter. Można by powiedzieć, że to samo zrobili z G-klasą. Bo pokaż mi drugi taki samochód, który ma współczynnik oporu powietrza jak budka telefoniczna, a do tego ma pod maską ogromny wyczynowy silnik. Inaczej mówiąc, G-klasa AMG jest bez sensu i właśnie dlatego jest taka zarąbista. No ale nie myśl sobie, że w AMG nie mają jeszcze lepszych pomysłów. Więc do G-klasy dodali dodatkowe koła, tworząc... Ja w sumie nie wiem, czy to jest terenówka, auto do zadań specjalnych, a może już pojazd wojskowy? Nie wiem. Za to wiem, że to szaleństwo w stylu AMG. I w sumie to już nawet nie jest Hammer, czyli młot, to już jest chyba Kilow? I był także Baby Kilow. To w sumie także jest G-klasa zrobiona w stylu tego sześciokółowca, ale pozbawiona tych dwóch dodatkowych kół. Więc jak widzisz, AMG nie tylko potrafi wycisnąć ogromne soki z silników, ale także potrafią zmienić charakter samochodów. No ale na tym nie koniec, bo Mercedes dał im jeszcze jedną możliwość.
Więc jesteśmy teraz około 2000 roku i to był czas, gdzie AMG się już zadomowiło w Mercedesie. Do tego udowodnili, że znają się na rzeczy. I dlatego ówczesny szef AMG, Wolf Zimmermann, dostał carte blanche, czyli nikt mu się nie wtryniał w to, co robi. Więc na początku aktualnego stulecia zdecydował, że zbudują swój własny silnik. Nie będzie to przeróbka silnika Mercedesa, ale zaczną od czystej kartki i założenie miało być takie. Aby zachować szybką reakcję na gaz, to miał to być silnik wolno sący. Do tego miał być w klimacie AMG, czyli miał być muskularny. Dlatego postawiono na ogromną pojemność. I tak powstała jednostka M156, czyli V8 o pojemności 6,2 litra, choć oznaczali go jako 6,3, aby nawiązać do pierwszego silnika V8 od Mercedesa. No i ten silnik to była prawdziwa bestia. Prawdziwy młot. Ten silnik to była tak zwana stara szkoła AMG, czyli ogromna pojemność oraz siła, która dominowała nad całym samochodem. Silnik ten dostępny był w modelach AMG od 2006 do 2011 roku i wraz z odejściem Wolfa Zimmermana zakończył się żywot tego silnika. Sam Zimmermann odszedł z Mercedesa do Lotusa, ale na szczęście zostawił po sobie nie tylko genialny silnik, ale coś jeszcze. Widzisz, AMG nie tylko od podstaw stworzyli silnik, ale także cały samochód. Jest to Mercedes SLS AMG, czyli prawdopodobnie najbardziej narowisty oraz szalony Mercedes, jaki pojawił się na drogach. Pod jego maską jest podracowany silnik M156, nazwany tutaj M159, który generował jeszcze więcej mocy oraz jeszcze więcej szaleństwa. Więc jak widzisz, AMG nie tylko nie straciło charakteru pod skrzydłami Mercedesa, ale dzięki niemu mogli sobie pozwolić na dużo więcej. Więc teraz Ci pokażę takie inne możliwości AMG. I tak, pojawiło się AMG z dieslem. Był to tylko jeden taki przypadek, gdzie był 3-litrowy, 500-cylindrowy silnik o mocy 230 koni, który powędrował do C-klasy i miał oznaczenia C30 CDI. Do tego zanim Elon Musk miał mokre sny o typowo sportowym aucie elektrycznym, to AMG już dawno zrobił takie auto. Było to już w 2013 roku, gdzie pojawił się SLS AMG Electric Drive, który miał 4 silniki elektryczne o łącznej mocy 751 koni. No ale wracając do ciekawszych tematów, to nie można zapomnieć, że silniki AMG napędzają także Aston Martiny, a to dodaje marce AMG prestiżu oraz charakteru. Choć chyba jeszcze więcej jednego i drugiego dodaje fakt, że silnik V12, przerobiony przez AMG, napędza także kolejne włoskie dzieło, czyli Pagani Huayra. Czy Huayra, czy Huayra. Tak to brzmi. Do tego AMG jako pierwszy z wielkiej trójcy dodało szaleństwa do napędu na 4 koła. Chodzi o to, że AMG zawsze było szalone, ale coraz więcej mocy oraz coraz więcej momentu obrotowego sprawiało, że ciężko się tymi autami jeździło. Więc najnowszy model E-klasy w AMG ma już napęd na 4 koła, ale także rozwiązanie z szalonego hot hatcha, czyli drift mode. Tylko w AMG taki drift mode nie polega na sterowaniu napędem na 4 koła jak w Focusie RS, ale napęd idzie po prostu tylko na tył. Za to napęd, podobny jak w Focusie RS, jest w A-klasie. Model A45S AMG może latać bokiem, czyli jest szalony, jak przystało na AMG. A do tego AMG zrobiło najmocniejszy silnik 4-cylindrowy, który ma ponad 400 koni. Do tego wszystkiego trzeba także wspomnieć, że AMG znajdziesz także w królowej motosportu, czyli F1, gdzie zdobili już 6 tytułów. A jego konkurenci? Żadnego. Owszem, BMW M-Power było w F1, ale Audi i RS nie mają się czym pochwalić. A nie, czekaj, bo Audi ma to. Czyli biorą udział w wyścigach sprzętu AGT.
Wracając do AMG, to aktualnie zajmują się kolejnym masnym projektem. Czyli bolid F1 będą przenosić na drogi. I projekt ten nazywał się AMG Project One. I mam tylko nadzieję, że przez kryzys nie porzucą tego projektu. Więc czy muszę odpowiadać na pytanie, czy Mercedes odebrał szaleństwo marce AMG? Chyba nie, co nie? Napisz w komentarzu swoje zdanie. A ja tylko dodam, że ja wiem, że AMG musi być dziś także produktem marketingowym. Jest kilka modeli, które tak średnio pasują do AMG. No ale z drugiej perspektywy cieszy mnie, że w tym współczesnym świecie AMG może sobie pozwolić na szaleństwa. Jeszcze Ci dodam na koniec, że to nie koniec historii o AMG, bo przecież jest jeszcze... czyli Mercedes AMG Black Series. No ale nie mogłem Ci powiedzieć o tej linii AMG, bo jest takie powiedzenie. Tam, gdzie kończy się AMG, tam zaczyna się Brabus. A Black Series jest odpowiedzią na Brabusa. Więc nie zapomnij dać suba, bo ta historia wcale się nie skończyła. Ona się dopiero zaczyna.